Parę słów o samym wdrożeniu. Chyba na naszej stronie, jak sama nazwa wskazuje, jej podstawową działalność to jest hodowla materiału siewnego oraz naprawnych. Jest jedną z czterech firm, które są, które wchodzą w skład hodowli aklimatyzacji roślin. Jako Smolice naszą podstawową działalność to jest hodowla zbóż, kukurydzy i rzepaku, ale dzisiaj przede wszystkim będzie mowa. Proszę Państwa, czym jest sklep gruntowy? Wiadomo, że żeby zacząć w Polsce budowę, będziecie Państwo potrzebować projekt. Taki projekt wiadomo, że można zamówić sobie indywidualnie w pracowni architektonicznej, ale można też posiłkować się na przykład naszą ofertą projektu. Państwo, to patrzę, chyba w większości uważacie na górę, że jaką podstawową paszę na pierwszą wiatrzówkę. Mam rację? Pierwsza sprawa. Jeden z takich, można powiedzieć, no nie może nie najważniejszy, ale bardzo ważny w czynnikach technicznych jest wybór odmiany. Wybór odmiany, Szanowni Państwo, od 10-11% Wam decyduje o powodzeniu poprawy, o Waszym zysku. Jeśli wybierzecie dobrą odmianę, to macie dużo większe szanse na to, żeby wyprodukować dużo dobrego. A praktycznie 2 lata temu zakłady chemiczne w Policji. Proszę Państwa, co to nam daje? Daje nam to, proszę Państwa, drugie miejsce w Europie pod względem możliwości produkcji. Wszystkie 5 zakładów produkują przede wszystkim nawozy mineralne, nawozy azotowe, nawozy wieloskładnikowe wysoko i nisko skoncentrowane. Rozwój zalepszany odczynkowy. Czyli sama nazwa daje nam już dużo wiedzy na ten temat. Jest to rozwój, czyli część. Druga sprawa, zalepszany odczynkowy powstał w połączeniu z zalepszym odczynkiem. Firma z Kolkusza, to jest dosyć daleko stąd, bo to pod Krakowem. Część rzeczy powtarza się, tak jak u innych, jeśli chodzi o nałożenie, więc też nie będę chciał sprawnie to ominąć. Uwaga, w tym roku równo 100 lat. Jedna z najstarszych fabryk fosforowo-potasowych w Europie. Ogólnie, żeby nałożenie było efektywne, musicie zrobić w pierwszym rzędzie dwie rzeczy. Znaczy, tak, czyli odczyn i zasobność. I wtedy startujemy i szukamy nawozów, które są na potrzebne. To jest preparat aktywizujący ukorzenianie roślin, czyli stosowany jesienią w rzepaku i w zbożu. Można ten preparat stosować do oleo, tylko w rzepaku, rutem i w zbożach i w rzepaku jesienią. Celem jest lepsze wejście w przezimowanie, bo preparat powoduje rozrost systemu korzeniowego, pogrubienie szyjki korzeniowej, czyli lepsze przezimowanie, roślin wchodzą lepiej w zimowaniu.